imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Jakub Kulesza. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w dzieciństwie bardzo często wyobrażałem sobie, jak będzie wyglądała Polska przyszłość. Na przykład w roku 2000, miałem 10 lat, miałem już internet, pocztę elektroniczną. Zastanawiałem się, jak będzie wyglądała Polska za 20 lat. Myślałem, że będzie 1 000 000 samochodów elektrycznych, że Polska będzie produkowała bezzałogowe drony, że będzie przemysł kosmiczny, jak to mówił premier Morawiecki, z tym pierwiastkiem kosmicznym w sensie idealistycznym. A jaka jest rzeczywistość? No to po tych 20 latach te marzenia dziecięce okazały się tylko marzeniami, bo po prawie 30 latach od wprowadzenia internetu w Polsce, po 50 latach od wynalezienia poczty elektronicznej, wreszcie lata po tym, jak zrobiły to inne kraje sąsiadujące z nami, wprowadza się w Polsce elektroniczne doręczenia. Jak się dzisiaj zastanawiałem, jaka może być tego przyczyna? Czy to jest nieudolność rządzących, czy jakiś opór materii? I przypomniałem sobie taki esej Fryderyka Bastiata, też sprzed prawie 200 lat, Petycja producentów świec. I tam ci producenci świec właśnie w trosce o swój przemysł bardzo starannie, bardzo usilnie starali się ochronić swój interes poprzez ograniczenie dostępu do słońca przez obywateli. Chcieli, żeby jak najbardziej korzystać z ich świec, pomimo że dobrze wiemy z perspektywy lat, że te świece już dawno temu zostały wyparte przez inne rozwiązania technologiczne. I mam wrażenie właśnie, że tutaj na drodze też stał taki producent świec, w tym wypadku spółka Skarbu Państwa, spółka, która jest symbolem nieudolności, symbolem zacofania, a mianowicie Poczta Polska. Spółka, która takie proste rzeczy jak naklejanie naklejek do potwierdzenia zwrotnego wprowadziła dopiero kilka lat temu. Spółka, która potyka się o własne nogi, która funkcjonuje tylko i wyłącznie dlatego, że cały czas ma monopol na pewną część usług. Tam, gdzie ten monopol udało się tej spółce zabrać, tam udowodniliśmy jako Polacy, że polski sektor prywatny jest w stanie wyprzedzić o kilka długości, wprowadzając w Polsce tysiące paczkomatów i przegonić innowacyjnie tą spółkę. I mam wrażenie, że to Poczta Polska w obawie przed utratą znacznej części dochodów, bo znaczna część dochodów to właśnie te pisma urzędowe, była tym opornikiem przed wprowadzeniem w Polsce innowacji. I tak też jest w przypadku tej ustawy. No niby wprowadzamy coś, co znamy już od dziesiątek lat, czyli pisma elektroniczne, korespondencję elektroniczną, ale w jaki sposób to wprowadzamy? Otóż w tej ustawie Poczta Polska jak zwykle dostaje monopol i to monopol na lata. Co więcej, żeby całą sprawę skomplikować, nie korzysta się z znanych, sprawdzonych rozwiązań do komunikacji elektronicznej, tylko będzie się wymyślało jakieś nowe rozwiązanie. Oczywiście ten, kto ma na tym zyskać, czyli na przykład nadawcy, urzędy, samorządy, będą musiały za tą usługę słono płacić. Dlaczego słono? No bo będzie monopolista, który tutaj będzie dyktował warunki. I dalej mam wrażenie, że te usługi będą na tym samym poziomie, co inne usługi świadczone przez podmioty, które mają monopol na rynku. Jeżeli chcemy wprowadzić taką usługę e-doręczeń, elektronicznej korespondencji, to po pierwsze, tam gdzie jest potrzebne działanie państwowe, czyli na przykład rejestr adresów, zróbmy taki rejestr adresów, ale całą resztę operacyjną, utrzymanie skrzynek, komunikację przekażmy podmiotom prywatnym. Nie ma żadnego powodu, by jakiejkolwiek instytucji przyznawać monopol w tej sprawie, bo ta instytucja będzie sobie rościła rozszerzanie tego monopolu i w czasie, i w zakresie, tak jak ci producenci świec chcieli walczyć ze słońcem, by mieć monopol na światło. Tak naprawdę Polska nie będzie się rozwijała i te marzenia, czy moje sprzed 20 lat, czy pana premiera sprzed roku o 1 000 000 elektrycznych samochodów nigdy się nie spełnią, bo państwo dalej mają taką perelowską mentalność, żeby za innowacje brały się spółki Skarbu Państwa, które przez swój monopol, skostniałą postperelowską strukturę nie są w stanie tego zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi.